Mamy XXI wiek, środek Polski i znika cały autobus. Jak to jest możliwe? No dowiecie się tego z Martwce właśnie. Jak to obmyśliłaś? W ogóle skąd pomysł na takie Wiesz co, nie wiem, ja czasem mam tak, że po prostu coś takiego przyjdzie mi do głowy, wiesz, coś co mnie tak zainspiruje, coś, taki pomysł. Widocznie miałam autobus, już nie pamiętam dokładnie w tym momencie to było i przyszło mi do głowy, co by było, gdyby zniknął. Czasami mam taki prześwit, wiesz, i potem całą tą historię buduję wokół tego jakiegoś takiego pomysłu, który mnie podekscytuje, że tak powiem. Może to nie jest najlepsze słowo, jeżeli mówimy o takiej tragedii. Jednak. Witam serdecznie w magazynie Prolog. Dzisiaj nad pięknym jeziorem Bachotek będę miała przyjemność rozmawiać z Katarzyną Puzyńską, autorką bestsellerowej sagi o policjantach z Lipowa. Powiedz nam, co to miejsce dla całej sagi i wielu... To miejsce jest ważne i dla sagi, i dla mnie, bo ja tutaj właśnie spędzałam bardzo dużo czasu w dzieciństwie, w tym miejscu, w tym ośrodku. Właściwie całe wakacje tutaj siedzieliśmy z przyjaciółmi na kąpielisku, które za chwilę ci pokażę zresztą. Ale miejsce pojawia się też w moich książkach, między innymi ten budynek w piwnicach. Różne tajemnicze rzeczy się działy na przykład w drugim tomie sagi, ale nie tylko. To miejsce się przewija tak naprawdę i w późniejszych częściach. Daniel na przykład, który został w pewnym momencie wyrzucony z policji. Myślę, że to jest pewien spoiler dla osób, które dopiero zaczynają sagę, ale później wrócił, no już tak to powiedzmy, przez chwilę, przez moment miał taki epizod bycia tutaj strażnikiem w tym ośrodku, zanim nie wrócił, że tak powiem, do służby w komendzie. Także to miejsce się przewija cały czas. Ale słuchaj, może już nie będziemy tu siedzieć w tym miejscu, tylko po prostu pokażę ci resztę ośrodka. Kolejne ciekawe miejsca. Wiesz co, no to jezioro też pojawia się tak naprawdę w każdej mojej książce. To jest jezioro Bachotek, które widzicie tutaj za nami. Jedno z takich większych i jak dla mnie piękniejszych jezior tego Pojezierza. Jest tu sporo miejsc, nawet samo kąpielisko pojawia się w moich książkach, ale też na przykład wyspa, którą widzicie tam dość daleko, również tam pojawiło się kilka rzeczy. Ale tu jest jeszcze jedna wyspa, słuchaj, która jest nieco bardziej ukryta. Ta wyspa jest tam, takie krzaczki, które nieco wystają z lądu, to jest pływająca wyspa. Wierzcie lub nie, ale ta wyspa przypłynęła tutaj kilka lat temu do tego pomostu, na którym stoimy. Uderzyła w ten pomost, troszeczkę go naruszając. I to jest taki bardzo specyficzny ewenement, można powiedzieć, charakterystyczny dla tego jeziora, że odrywają się takie kawałki gruntu i gdzieś tam sobie swobodnie pływają, póki nie zostają przycumowane. Mamy XXI wiek, środek Polski i znika cały autobus. Jak to jest możliwe? No dowiecie się tego z Martwce właśnie. Jak to obmyśliłaś? W ogóle skąd pomysł na takie wątek? Wiesz co, nie wiem, ja czasem mam tak, że po prostu coś takiego przyjdzie mi do głowy, wiesz, coś co mnie tak zainspiruje, coś, taki pomysł. Widocznie miałam autobus, już nie pamiętam dokładnie w tym momencie to było i przyszło mi do głowy, co by było, gdyby zniknął. Czasami mam taki prześwit, wiesz, i potem całą tą historię buduję wokół tego jakiegoś takiego pomysłu, który mnie podekscytuje, że tak powiem. Może to nie jest najlepsze słowo, jeżeli mówimy o takiej tragedii. Jednak. Coś takiego, co da taki napęd, żeby tą historię rozpocząć. W jednej z książek mi się nawet coś takiego przyśniło. Więc to musi być coś takiego, to niekoniecznie jest pierwsza scena, akurat tutaj rzeczywiście zaczyna się od tego zniknięcia autobusu. To jest coś takiego, co no, zaczyna całą historię. Ale czasami jest tak, że ta inspirująca scena może być gdzieś w środku i wtedy dążę do tego, żeby ta historia pojawiła się w książce. No tutaj pierwszy wątek to jest właśnie ten zaginiony autobus. No powiedzmy sobie, to jest coś takiego, co ja czytałam i tak mówię, jak to w ogóle możliwe, no żeby w
cywilizowanym kraju w środku. No ja też musiałam trochę pogłówkować, słuchaj, żeby to wymyślić, bo ten pomysł wpadł mi do głowy, tylko potem jest właśnie ta kwestia, co zrobić, żeby to zrealizować w książce. Żeby było wiarygodne, żeby było wiarygodne, a jest wiarygodne. Żeby to jakoś w ogóle działało, więc też sporo czasu spędzasz nad tym, żeby tę historię wymyślić, czyli zanim piszesz, tak naprawdę musisz sporo zrobić jeszcze w głowie tej pracy. No dobrze, a powiedz jeszcze, no bo to są też miejsca, które trzeba jakby też po pierwsze zobaczyć, wymyślić, tak? No miejsce, gdzie zginie autobus, no nie zginie autobus na tej ścieżce, na której my jesteśmy, ale już rower można by tu schować, tak? No wiesz, dlatego właśnie musisz znać te miejsca. Taka wizja lokalna no jest właśnie bardzo istotna. Łatwiej jest, jeżeli piszesz, napisać o miejscach, które już znasz, no bo wiesz, jakie te miejsca mają potencjał. Bo nawet to, że tutaj jest światło, tak jak teraz wchodzimy w smugę światła, może być istotne, bo na przykład może, nie wiem, oślepić mordercę albo cokolwiek i to inaczej już zadziała. Może tu leżą zwłoki, a my ich nie widzimy? No właśnie, bo jesteśmy my oślepione, a potem jesteśmy w cieniu i już troszeczkę inaczej patrzymy na świat. Nawet takie niuanse są istotne. Więc warto po prostu te miejsca odwiedzić, jeżeli się o nich pisze. No chyba, że się je naprawdę bardzo dobrze zna. No ja akurat w tych rejonach to wszystko znam dość dobrze, więc jest mi o tyle łatwiej. Ale zawsze, no nawet fakt, ile nam zajmuje przejście stamtąd, skąd ruszyłyśmy tutaj, też jest istotne, bo może na przykład morderca by nie zdążył się przemieścić, zanim ktoś nadszedł, prawda? Albo cokolwiek innego. Więc albo ofiara na przykład ma w zwyczaju zawsze o pewnej godzinie chodzić tą drogą, na przykład wracając z pracy. Bardzo wiele rzeczy i czynników trzeba wziąć pod uwagę i no tak jak powiedziałam... Jezu, ja się tu wywalę. Ja będę z włókami. Dobrze, to tak zacznę teraz. Tak jak powiedziałam, też miejsce akcji jest jakby bohaterem powieści, prawda? Więc musimy być bardzo dokładni, przynajmniej starać się być, kiedy gdzieś tam coś tam opisujemy. I też to może nas oczywiście zainspirować do kolejnych rzeczy, chociażby do stworzenia jakiegoś tam miejsca, gdzie ten morderca się znajduje, już nie chcę za dużo zdradzać. I też może to gdzieś tam pociągnąć tą historię dalej, zainspirować. No właśnie, a czas, bo bardzo precyzyjnie u ciebie wszystkie te krótkie, rwane rozdziały mają zawsze bardzo precyzyjnie określony czas. Sprawdzasz właśnie te czasy, ile coś zajmuje? Sprawdzam wszystko, bardzo dokładna jestem pod tym względem. Mam też takie zboczenie w tej kwestii. Rzeczywiście staram się to wszystko tak zrobić, żeby było to akurat realistyczne, bo mam te, powiedzmy, wątki, tak jak mówiłyśmy, wierzenia słowiańskie i tak dalej, czy mam te wątki fantastyczne, ale też mam bardzo dużo takich, no bardzo realistycznych rzeczy, chociażby ten czas, o których mówisz. Czyli sprawdzam, czy to jest możliwe, że na przykład przemieścisz się z jakiegoś miejsca w danym czasie samochodem, czy na piechotę, czy na rowerze. Też musisz to wziąć pod uwagę. Bo to, no tak jak w prawdziwym życiu, może mieć to znaczenie no, dla tego, w jaki sposób się zachowasz. No dobrze, a kolejna rzecz, która mnie bardzo w marcu, nie, trochę zdradzę, ale to było fantastyczne. Ale nie za dużo, bo wiesz, jesteśmy tu same, słuchaj, możesz... Trochę, ale... Możesz zginąć, jak za dużo zdradzisz. Ten dzwoneczek. Dzwoneczek? Na cmentarzu. A, dzwoneczek. Mogę zdradzić? Dzwoneczek na cmentarzu? No możesz. Dzwoneczek na cmentarzu, no dobrze, no to jest grób. Zrozpaczona matka twierdzi, że jej córkę pochowano żywcem, bo usłyszała dzwoneczek, który jest zamontowany na pomniku. No, skąd to? Skąd to? No, kiedyś tak robiono. No, czy nie wszyscy oczywiście, to było jakaś tam takie ekskluzywne, że tak powiem, przyrząd. Ale jest w ludziach taki strach, co jeśli obudzę się w tej trumnie, prawda? I były takie historie, oczywiście niezwykle rzadko się to zdarza. Dotyczy to raczej czasów minionych, no bo teraz już medycyna poszła na tyle daleko do przodu, no, że jednak lekarze są w stanie stwierdzić zgon. Kiedyś bywało tak, jeszcze w XIX wieku na przykład, że no, czasami ktoś został uznany za martwego, a tym martwym nie był. I chyba wtedy, o ile dobrze pamiętam, zaczęła się ta moda na te dzwoneczki, które były montowane właśnie po to, że jeżeli się obudzisz w tej trumnie, to będziesz mogła dać sygnał, że jednak tam jesteś i żyjesz. Swoją drogą to jest bardzo przerażające, ta myśl, że się obudzisz w tej trumnie. Ja często przemycam takie rzeczy, których sama się boję.
Stephen King chyba to powiedział, że jeżeli przestraszysz sama siebie pisząc, czy tam sam siebie, to jest duża szansa, że jeszcze kogoś też przestraszysz, więc też stosuję ten trik. No i faktycznie ta matka podejrzewa, że jej córka była żywa, kiedy ją pochowano. No właśnie, ale no bo ja sobie też oczywiście sprawdziłam te dzwoneczki, te pochówki takie. A ty myślisz, że jesteś bardzo dokładna, wszystko sprawdziłaś, każdy wątek sprawdziłaś. No ja lubię czytać, jak czytam, to czytam porządnie. czy myślisz, że tu w tym regionie mogły być takie pochówki? Pochówki typu? Wampiryczne, przepraszam, takie? Pochówki wampiryczne to jest jeszcze inna rzecz, ale pochówki takie z dzwoneczkiem? No. Wiesz co, tutaj akurat nie sprawdzałam, przyznam ci się szczerze, czy takie dzwoneczki były. To było coś, co zainteresowało mnie i stwierdziłam, że będzie. Bo mogę. No nie, no właśnie to jakby twoja przywilej. Bo mogę, no patrz, no i zdradziłam teraz, co to jest martwiec. No dobrze, no to już zdradzimy. Zaczęliśmy od tego, czym jest martwiec, a martwiec to wampir. Stąd też ten pochówek wampiryczny mi się tutaj przemycił. Ale nie wiadomo skąd, co i jak, więc... Odrębna historia. Nie jest to kwestia tego dzwoneczka. Nie, to faktycznie jest. To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Prolog. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy na kolejne odcinki. We'll be right back.